Obchodzimy dzisiaj dziesięciolecie naszej organizacji, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która jest organizacją członkowską. To znaczy, że dla nas dzisiaj w sumie najważniejsze było docenić ludzi, którzy pracowali przez 10 lat na to, żebyśmy w tej chwili, wydaje mi się, byli jedną z ważniejszych organizacji, które zajmują się przejrzystością życia publicznego w Polsce. Naszych członków jest w tej chwili 50 osób. W sumie członkami było przynajmniej ponad 70 w czasie naszej historii. No a poza tym różne osoby, które są z nami związane, nie są naszymi członkami, a są bardzo ważne i też wpłynęły na to, kim jesteśmy. Naszym problemem obecnie, czy wyzwaniem jest to, że w debacie jest dużo rzeczy, które są nierozumiane przez różne strony debaty. Dlatego dla nas bardzo ważne było, że przyszły osoby reprezentujące stronę rządową, że przyszły osoby, które są obserwatorami tego, co się dzieje w debacie publicznej i że udało nam się porozmawiać. Atmosfera po prostu była taka piknikowo-letnia w środku Warszawy. Wydaje mi się, że udało nam się bardzo dobrze spędzić to dziesięciolecie w takich podniosłych nastrojach, ale też z poczuciem tego, że dużo pracy przed nami.